Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Raz już mówiłem. Proszę Państwa, rok temu podobną konferencję mieliśmy na podobny temat. Też zresztą z piknikiem i strzelaniem. Dzisiejsza konferencja jest jak gdyby ciągiem dalszym tego, bo rzecz się nie skończyła, trwa. I natomiast szczegółów jakichś wielkich, które wtedy opowiadałem na temat dyrektywy, która podjęła Unia Europejska, czyli Parlament wspólnie z Radą, nie będę opisywał. Powiem tylko dla przypomnienia, o co chodzi. Ta dyrektywa niezwykle ogranicza, taki ma cel, ograniczenia dostępu do broni, ale nie tylko broni, tylko do wszelkiego rodzaju nawet rzeczy udających broń. Do tego stopnia ona próbuje ograniczyć dostęp do broni, że nawet broń hukowa, zwykła hukowa broń musi być rejestrowana. Że kolekcjonerska broń też muszą być wydawane albo zezwolenia, albo i odpowiednie rejestracje. Do tego stopnia, że normalny człowiek nie byłby w stanie posiadać jakiejkolwiek broni, nawet takiej właśnie niezwiązanej z kulami, niezwiązanej z możliwością ran. Taka była dyrektywa. Od tej dyrektywy Republika Czeska wniosła zaskarżenie do Trybunału Europejskiego, żeby ją unieważnić. Niestety nasz rząd nie poparł tego wniosku do Trybunału Europejskiego. Nie sądzę, że nie dlatego, że nie chciał, bo wypowiadali się wszyscy, że chcą i jak najbardziej i tak dalej, tylko że po prostu zapomnieli o tym, a termin minął. Ani własnego zastrzeżenia nie wnieśli, ani Czech, ani popali Czech. Natomiast jeżeli ta dyrektywa wejdzie w życie, to będzie koniec nawet tego typu imprez jak dzisiaj prawdopodobnie. Przynajmniej w tej skali. Ja może powiedziałem takie ogólne zarysy tego, co się dzieje, jaka jest chęć Unii Europejskiej, skąd się wzięła między innymi ta konferencja. Natomiast może zacznę nieco inaczej. Do tej pory zawsze ogólnikami wszyscy mówią. I no, normalne, bo mówimy o wolności, mówimy o zabranianiu nam robienia tego, co chcemy i tak dalej. Ale ludzie zawsze mówią, że potrzebują jakichś małych przykładów, jakichś konkretów. No to ja pozwolę sobie w ten sposób zacząć. Kensow. To jest miasto w hrabstwie Cobb w stanie Georgia, jakieś 40 km na północ od Atlanty. Rada miasta Kensow uchwaliła 15 marca 82 roku, 1982 roku uchwałę. I zacytuję ją, pozwolę sobie to. Aby zapewnić bezpieczeństwo, dobrobyt i ochronę miastu i jego mieszkańcom, nakazuje się każdej głowie rodziny posiadanie w domu naładowanej broni palnej. Taka jest uchwała była. W 83 roku później nieco ją zmodyfikowano, to znaczy uchwalono poprawkę wyłączającą spod tej uchwały osoby, które stanowczo sprzeciwiają się posiadaniu broni, przestępców oraz tych, którzy ze względu na stan zdrowia psychicznego nie mogą posiadać broni. I ona, ta uchwała trwa do dzisiaj. Konsekwencje, jakie przyniosła ta uchwała od 82 roku. Rok po wprowadzeniu tego przepisu, tej uchwały, i faktycznie większość mieszkańców tego miasta posiadała broń, rok po wprowadzeniu tego przepisu liczba włamań w Kensow spadła o połowę. W 85 roku, czyli po 3 latach jej obowiązywania, była niższa o 80% liczba włamań w tym mieście. W 91 roku, czyli po 9 latach, no takie mam dane, więc dlatego podaję, liczba włamań rabunkowych do domów spadła w tym mieście o 89%, czyli to praktycznie 10-krotnie. To są dane, które ściągnąłem oficjalne. Ale dodatkowy jeszcze element. Liczba ludności, to było niewielkie, małe miasteczko, miała 18 tysięcy, gdy podejmowało uchwałę. Podniosła się liczba mieszkańców do 2005 roku, bo takie mam dane ze spisu ludności narodowego Stanów Zjednoczonych. Podniosła się z 18 tysięcy do 30,5 tysiąca. Podczas gdy w innych tych miastach można sobie zobaczyć, jak wiemy, Stany Zjednoczone nie przybyły o 60-70% ludnościowo w ciągu kilku lat, a to miasteczko przybyło.
To jest taki przykład na tych ludzi, którzy mówią, że to nieprawda, że podajcie przykłady, że posiadanie broni zwiększa bezpieczeństwo. Śladem tegoż miasteczka zdarzyły się też inne miasta, na przykład miasteczko Nelson w amerykańskim stanie Georgia też prowadziło w 2013 roku. Patrząc się na konsekwencje tego, co się działo po tej uchwale, to są miasteczka, które się znają, bo są w odległości tam 100 kilometrów czy tam ileś od siebie, więc wieści o tym docierały do nich. Do innych części Stanów Zjednoczonych nie docierają, ponieważ jest blokada medialna na tego typu informacje. W 2013 roku podjęło podobną uchwałę, no nieco inną. Nakaz ma to prawda w tym mieście symboliczny charakter, nie ma żadnych kar przewidujących, ale jest jakby takim no, nakazem moralnym. Ta uchwała brzmi, jednogłośnie uchwalona, tak zwane rozporządzenie o ochronie rodzin. Mówi ono, że w każdym domu powinna znajdować się broń i amunicja niezbędna do życia w sytuacjach kryzysowych oraz do ochrony miasta i jego mieszkańców. Niestety tego typu uchwał i tego typu rzeczy nie ma wiele, bo są blokowane, bo nie wiadomo, znaczy trochę wiadomo dlaczego, to za chwilę powiem, ale w establishmencie nie europejskim, amerykańskim jest ta tendencja do tego, żeby ludzie nie posiadali broni, żeby byli w jakiś sposób bezbronni i dzięki temu też trochę swojej wolności oddali tym, którzy nimi rządzą. W związku z czym tego typu informacje są blokowane, a wszelkiego rodzaju zlecane badania, które mówią o szkodliwości posiadania broni, jak ktoś ma trochę logiczny umysł i miał coś wspólnego z matematyką, a wystarczy z logiką, szczerze powiedziawszy, to widzi, jak niektóre są naciągane tego typu rzeczy. Podam przykład najczęściej używany w argumentacji przeciwniku posiadania broni. W 2015 roku została taka opublikowana analiza 15 różnych badań. Żadnego z nich nie pokazano tych badań, tylko była analiza tych 15 badań, żeby szczegółów nie było widać. W której wynikało, że prawdopodobieństwo zamordowania osoby, która ma w domu broń, jest prawie dwa razy większe niż osoby nie trzymającej w domu broni. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, no tak, no, że posiadanie broni prowokuje w jakiś sposób możliwość śmierci, no może i tak, nie? Tylko zapomniano jedną rzecz dodać. Badania robiono w Stanach i miejscach, gdzie jest całkiem dość restrykcyjne prawo do rządu posiadania broni. W związku z czym 80-90% mieszkańców, którzy posiadali broń, to byli przestępcy. A 10-15% normalni ludzie. W naturalny sposób ci przestępcy częściej ginęli, bo się wzajem mordują. Po prostu gdyby to zrobiono w stanie, tak jak na przykład w tym miasteczku Kensow, albo w stanie, w którym jest dużo ludzi ma broń, no te proporcje by się piorunująco zmieniły. A gdyby to zrobiono wśród mieszkańców, którzy nie byli notowani jako przestępcy, wszystkich mieszkańców wzięto by, ale bez notowania jako przestępców, to prawdopodobnie byłoby pięciokrotnie odwrócona relacja. Po prostu ewidentnie jest no, takie oszustwo statystyczne, próba tego typu podejmowania działań. Takich przykładów niestety mało jest, gdzie jest nakaz posiadania broni albo gdzie większość ludzi ma w ten sposób broń. Mówię o normalnym świecie, a nie mówię o Afganistanie, prawda? Ale przykładowo, weźmy taką Andorę. Nie wiem, czy państwo wiecie, że jest to jedyne państwo na świecie, gdzie jest przymus posiadania broni, taki prawdziwy. W każdym domu, tam jest taki przepis, że w każdym domu musi znajdować się chociaż jeden karabin. Jeżeli właściciel domu nie posiada karabinu albo go nie stać, to policja dostarcza tą broń zapasów państwowych. W Andorze. Nie jest to wielkie państwo, no tam ma 80 tysięcy ludzi, ale jednak to już jest jakaś znacząca wielkość. I pomimo, że wszyscy mieszkańcy Andory są zbrojeni, tam bardzo sporadycznie dochodzi do strzelanin, a odsetek zabójstw należy do najniższych na świecie. W samej granicy na dole jest notowany z tego punktu widzenia. W związku z czym, jeżeli mamy konkretne przykłady, takie wyraziste, no bo można bawić się badaniami jakimiś statystycznymi, ale mamy, no wprowadzamy, że każdy ma broń i zobaczmy, co się w paru latach stanie. No mamy przykład, nie? W takich miejscach, nie? Ewidentnie, no to co przeciwnicy, dlaczego przeciwnicy broni, no nie chcą tego przyjąć do wiadomości, nie chcą tego uznać, że to jest naturalne, no lepiej, żeby uczciwi ludzie mieli broń niż tylko przestępcy chyba, no to jest chyba oczywiste.
No to jest niestety to, co już rok temu powtarzałem. To jest stara śpiewka, mianowicie politycy, ludzie, którzy uważają się, że są elitą władzy, establishment, który uważa, że ma wpływ na innych ludzi, chcą innymi ludźmi rządzić. A ci, którzy posiadają broń, czują się bardziej wolni, są mniej skorzy do wysłuchiwania rozkazów od innych, do wysłuchiwania jakichś na siłę przekonań innych. To jest grupa ludzi no, niewygodna dla władzy, dla polityków, dla establishmentu, dla rządzących. W związku z czym jedynym sposobem, żeby w wyrazisty sposób nieco zniewolić ludzi, a przynajmniej zmienić im psychikę i zmniejszyć możliwość, bo nie chodzi o to, że oni będą walczyli z wojskiem, nie? Ale raczej chodzi o sprawę wolności. To jest po prostu zakazać posiadania broni. Po pewnym czasie ludzie się przyzwyczają, będą bardziej posłuszni. I to myślę, że to jest jedyna przyczyna, jeżeli ktoś ma tego typu rozumowanie, przecież nie mówię, że wszyscy politycy to mają, ale niektórzy mają. Niektórzy generalnie, jeżeli ktoś się tam, to jest generalna zasada, zostanie polityki, to oczywiście natychmiast dostaje objawienia, olśnienia i jest mądrzejszy od innych i chciałby sobie innymi porządzić. I to jest chyba ta chęć. My w Europie widzimy, co się dzieje, że na akty brutalnych ataków imigranckich, gdzie mordują ludzi, gwałcą i tak dalej, jedyną odpowiedzią rządów jest walka z rasizmem i ksenofobią. Jest, jeżeli zamorduje się tam ileś ludzi w Szwecji, ale zgwałci się, bo to głównie teraz gwałty są w Szwecji, to jedną odpowiedzią jest, jak minister Szwecji zalecił, żeby kobiety szwedzkie, jak nie chcą być gwałcone, to powinny nie wychodzić wieczorem z domu, a jeżeli wychodzą, to powinny się zakrywać, żeby nie było ich widać. Rozumiem, przyjąć szariat i ten, nie? No to przez rok temu bodajże to było normalne publiczne zalecenie dla kobiet w Szwecji, prawda? Jeżeli we Francji czy w Niemczech jest zamordowanych kilkadziesiąt osób czy kilka osób przez muzułmanów, natychmiast we wszystkich gazetach pojawia się zakaz posiadania broni powinien być. No przecież kogo ma dotyczyć zakaz posiadania broni? Obywateli Niemiec czy Francji, nie tych, co przybyli, prawda? Pojawiają się natychmiast napisy, że i dyskusje, że proszę bardzo, jest rasizm i nie lubimy tam innych. Natychmiast po tego typu atakach nikogo nie interesuje, co z ludźmi obywateli danego kraju się dzieje. I to wszystko jest właśnie powodowane tą chęcią tych ludzi, którzy rządzą, żeby bardziej rządzili. Żeby ich naród był posłuszny i mniej się rzucał i wtrącał. Nie będę więcej, ja tu nie będę specjalnie się popisywał długimi przemowami, od tego są inni, ja organizowałem tylko to spotkanie. Pozwolę sobie jednak takie trzy cytaty dać, od mało ważnych postaci do ważniejszych. I moim zdaniem one jak gdyby ujawniają tą ideę posiadania broni. Czemu ona jest ważna i czemu powinno się mieć. Mike Watkins, to były policjant w Kensow. W wywiadzie w 2015 roku, teraz jest jakimś tam trenerem strzeleckim, powiedział, jeśli mam złe zamiary, ale wiem, że w tym miejscu wszyscy wokół mają broń, to trzy razy się zastanowię, zanim zrobię komuś coś złego. Mówię w tej chwili banał, ale no, cytuję, żeby było. Donald Trump, ubiegający się o urząd prezydenta. Nie mówię, że zawsze jestem zwolennikiem tego, co mówi, ale w tym przypadku podobało mi się. Komentując masakrę w 2015 roku w San Bernardino w Kalifornii stwierdził, że gdyby w Kalifornii była również broń po drugiej stronie, a pociski wystrzelono by także w przeciwnym kierunku, nie mielibyśmy teraz zabitych 14 albo 15 osób. A teraz cytat, który właściwie jedyny powinien był powiedzieć. Mianowicie następujący. Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik wyborów. To jest Benjamina Franklina. I to jest jakby clue tego, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.